Wrocławianki pierwsze starcie w Bydgoszczy przegrały bardzo wysoko. Zdają sobie sprawę, że teraz czeka je również ciężkie zadanie, bo Artego to niezwykle wymagający przeciwnik. W Bydgoszczy nie mieliśmy za wiele do powiedzenia w tamtym spotkaniu. Grają specyficzną koszykówkę w defensywie, bo praktycznie cztery osoby są cały czas w trumnie i trzeba przede wszystkim dobrze zorganizować szybki atak i dobrze dzielić się piłką, bo tutaj indywidualna koszykówka na tą defensywę nie funkcjonuje. Trener Rusin jednak nie do końca chce zdradzić swój plan na to spotkanie. Przyznaje jednak, że będzie próbował rywalki zaskoczyć. Trzeba kilka też z naszej strony mocnych jakby czynników pokazać, nad którymi pracujemy, ale to wszystko dopiero mecz pokaże. Oczywiście zwykło się mawiać, że koszykówkę wygrywa się obroną. Sam często o tym mówił nasz dzisiejszy gość, ale trener dodaje tym razem, że basket to również ofensywa. Na tym się skupiają, bo to w tej chwili największy problem Ślęzy. Koszykówka polega na tym, że wygrywa ten, kto więcej tych punktów zdobędzie. Okej, można sobie założyć, że chcemy zatrzymać rywala na 62-65 punktów i to są dobre wyniki w defensywie, no ale żeby wygrać mecz, no to trzeba o ten jedno oczko lub dwa punkty zdobyć więcej i to jest w tej chwili nasza największa bolączka, nasz atak. Gra Artego opiera się przede wszystkim na jednej koszykarce. Jest gwiazdą nie tylko swojej drużyny, ale i całej ligi. Jedną z ważniejszych zawodniczek tej ligi jest Brianna Kizel i to od niej się wszystko zaczyna i na niej się wszystko kończy. Sfarytę drugi sezon w Polsce i drugi sezon rozgrywa bardzo dobrze. Trzeba zatrzymać ją pod koszem. Początek najciekawszego meczu tej serii koszykarskiej Ekstraklasy w niedzielę o 17:00 w hali AWF-u przy Paderewskiego we Wrocławiu.